Rekolekcje to szczególny czas dla wszystkich uczniów. Zespół szkół nr 7 na Osiedlu Zwycięstwa postanowił urozmaicić rekolekcje poprzez zaproszenie ciekawych gości, którzy opowiedzieli wszystkim uczniom o genezie chrześcijaństwa oraz historii Piastów. O pomysłach na realizację rekolekcji także w takiej formie rozmawialiśmy z dyrektorem szkoły Markiem Korbankiem. Zawsze ten okres rekolekcji jest takim trudnym też, jeśli chodzi o organizację, ponieważ jednak nie zawsze dotyczy wszystkich dzieci. Trzeba zabezpieczyć tutaj opiekę też nad tymi, którzy w tych rekolekcjach na przykład nie uczestniczą. Też jest zadaniem szkoły. No nasi goście staramy się zawsze co roku mieć tutaj jak najbardziej atrakcyjnych dla tych naszych dzieciaków, ponieważ od tego też zależy sukces tych rekolekcji i realizacja celu. Sądzę, że dzisiejszy na przykład gość, pani profesor, no i tak wspaniale potrafi opowiadać o historii i o tym, co się działo w początkach naszego państwa, że naprawdę dzieci będą miały tutaj dużo nowych wiadomości i takich, których by gdzie indziej nie zdobyli, bo to w końcu wielki autorytet i sława międzynarodowa. A pani profesor myślę, że będzie mogła nawet parę słów powiedzieć o tym, czym obecnie się zajmuje, na przykład genetycznymi badaniami pierwszych Piastów. To bardzo ciekawe rzeczy i mogą nam dostarczyć bardzo wielu nowych, myślę, że czasem nawet niespodziewanych wiadomości. Wszystkie takie ciekawostki to przecież dla tych młodych naszych uczniów to taka sensacja i myślę, że tym bardziej pobudza ich do tego, żeby interesować się naszą historią i jednocześnie no, wiele rzeczy zapamiętają, bo będzie to podane w taki dla nich zupełnie nowy sposób i kto inny o tym mówi, nie nauczyciel historii, nie nauczyciel języka polskiego, czy w ogóle szkoła, ale ktoś, kto w tym cały czas pracuje i zajmuje się, bo to w końcu archeologia. Profesor doktor habilitowana Hanna Koćka-Kręc poprowadziła dla uczniów wykład o początkach chrześcijaństwa, historii Piastów, ale także o ciekawych artefaktach odnalezionych podczas prac archeologicznych. Mój wykład, który tutaj chciałabym zaprezentować młodzieży, dotyczy początków chrześcijaństwa w państwie Piastów. Chciałabym pokazać, jaką wymowę mają źródła historyczne, co my z tych źródeł historycznych w ogóle na temat tego wydarzenia wiemy, a właściwie głównie przedstawić konsekwencje przyjęcia przez Mieszka I chrztu i te konsekwencje, które można pokazać poprzez materiał archeologiczny, to znaczy to, co łopata archeologa z ziemi wyłoniła, co się wpisuje właśnie w następstwa przyjęcia chrztu przez Mieszka I. To są przede wszystkim relikty architektury, ale też, prawda, przedmioty drobne, które wydobywamy z ziemi, które świadczą o konwersji. I właściwie chciałabym też pokazać, jak ten proces był długotrwały. Prawda, że to nie jest tak, że Mieszko się ochrzcił, wszyscy nagle, prawda, też przyjęli tę nową wiarę. Przejście do nowej wiary było długotrwałym i trudnym procesem, ponieważ dla ludzi żyjących wówczas oznaczało odcięcie się od przodków, którzy już odeszli, a którzy odeszli z tego świata jako poganie. I nowa wiara nie znajduje dla nich miejsca, prawda? Wobec czego decyzja o przyjęciu nowego Boga z wszystkimi konsekwencjami była decyzją bardzo trudną i stąd ten proces był bardzo długi. Rekolekcje nie mogłyby się odbyć bez tradycyjnego spotkania w kościele. Z księdzem proboszczem Zbigniewem Orłowskim rozmawialiśmy o tym, jak ważne są rekolekcje w życiu uczniów oraz jaki jest ich główny cel. Rekolekcje to czas taki szczególny. Często mówimy, że święte rekolekcje. To jest czas takiej szczególnej łaski i myślę, że nie można tego czasu zmarnować, dlatego staramy się, by te rekolekcje miały jakiś taki sensowny wymiar na takich właściwie trzech płaszczyznach. Pierwszy to jest to, co się dzieje w kościele, to, co się dzieje właśnie tu w szkole, no i dopełnieniem tych rekolekcji to jest taka osobista już praca dzieci, młodzieży w domach. Troszkę, żeby pomyśleć, po to nie idą też do szkoły, żeby taki na większym takim luzie mogli się zatrzymać, bo dzisiaj człowiek jest zapędzony, począwszy od dziecka, szkoła, dom, komputer, telewizja, nie ma czasu na takie chwile zatrzymania się. I ja myślę, że to są takie chwile, w których możemy się zatrzymać, pomyśleć, wejść w swoje serce
I tematem takich wiodących dzisiejszych, tegorocznych rekolekcji są właściwie dwa te tematy. Boże Miłosierdzie i jubileusz chrztu 1050-lecia Polski. Pozornie mogłoby się wydawać, że one nie mają ze sobą związku, ale to tylko pozornie. One mają bardzo wielki związek, bo tego Bożego Miłosierdzia, można powiedzieć, po raz pierwszy doświadczamy w momencie Chrztu Świętego. To jest to zanurzenie się jakby Bożym Miłosierdziu, obdarowanie przede wszystkim łaską zbawienia. I to jest największy dar Bożego Miłosierdzia, łaska zbawienia. I dlatego też właśnie spojrzenie od chrztu do tego, co się ma dokonać w sercu, a więc miłosierdzie. Miłosierdzie to jest sprawa serca. Jeżeli nie znajdziemy czasu na takie wejście w swoje serce, to nie będziemy nigdy ludźmi miłosiernymi. I ja myślę, że rekolekcje powinny dać odpowiedź na takie trzy pytania. Po pierwsze, czy ja jestem człowiekiem miłosiernym, zarówno ten mały dzieciak, dorastający, ta młodzież i my dorośli. Drugie pytanie, można by sobie odpowiedzieć, czy ja mam kogoś, któremu powinienem okazać miłosierdzie. I trzecie pytanie, czy właściwie oczekuję od kogoś też miłosierdzia. I ja myślę, że jeżeli na te pytania sobie jakoś potrafimy odpowiedzieć i pomocą będą rekolekcje, no to one spełnią swój taki sens i jest sens tych rekolekcji właśnie, przeżywania właśnie tych rekolekcji jak najpiękniej. I życzę wszystkim dzieciom, młodzieży, wychowawcom, aby przeżyli te rekolekcje jak najpiękniej, owocniej, aby one zbliżyły nas do miłosiernego Jezusa. Wszystkim uczniom bardzo spodobały się zajęcia rekolekcyjne. Była to doskonała okazja do poznania wielu ciekawych faktów historycznych, a także do chwili zadumy w kościele.